Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No po 5 latach okazuje się, że John Durham jest w stanie pokazać wredność i perfidność komunistów amerykańskich Partii Demokratycznej. No na dzień dzisiejszy to wygląda na to, że Partia Demokratyczna Demokratów, no to nie powinna się nazywać Partia Demokratów, tylko powinna się nazywać Socjalistyczna Partia Sowietów Amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No dlaczego Socjalistyczna Partia Sowietów Amerykańskich? No dlatego, że kłamią i oszukują. Hillary Clinton zrobiła jeden wielki pic na wodę z tak zwanymi aktami Trumpa, z aktami Putina. Były lubieżne, najróżniejsze, dziwaczne rzeczy o szczaniu na prezydenta przez prostytutki w Moskwie. No, to było takie tak zwane acta stylego. Specjalny prokurator John Durham. No on to może robić, teraz Biden jest przy władzy, no ale on był w zasadzie wyznaczony do sprawdzenia całej tej afery. No i to przez głównego prokuratora Billa Barrego. Także Biden nie mógł wyrzucić, można powiedzieć, Johna Durhama. No i teraz ten John Durham zrobił oskarżenie przeciwko obywatelowi rosyjskiemu. No ale to pokazuje naprawdę to, co się stało. To, co się stało, pokazuje całą tą bajkę, tę pięcioletnią bajkę, którą politycy lewicowi, lewaccy prowadzili, żeby zniszczyć Trumpa, przepraszam, żeby zniszczyć 80 milionów wyborców amerykańskich. Po prostu oszukali, no i te oskarżenie prowadzi do tego, że to był straszny, niebrudny trik, że to była sztuczka zrobiona przez Hillary Clinton, przez jej kampanię, no i całe wszystkie środki masowego oszukaństwa po prostu połknęły to. Może nawet nie tyle połknęły wbrew ich woli, co połknęły, bo chciały, tak? Dzisiaj prasa kłamie, no bo prasa jest zawsze, praktycznie rzecz biorąc, prasa jest zawsze na usługach lewackich. To jest, oni mają tyle benefitów, są opłacani, im się opłaca. Prasie się opłaca być lewackiej, prasie się opłaca być po stronie rządu lewackiego. Im się nie opłaca krytykować. Prasa, no to miała być czwarta siła w kraju, czyli miała balansować, sprawdzać, pilnować wszystkich, czyli ustawodawców, wykonawców ustaw, no i w zasadzie pilnować obywateli i tak dalej, to miało być prasa, to miała być uczciwość, środki masowego przekazu, no to miało być jakiś balans, a teraz w Ameryce to już nie ma tego, nie ma. Nawet potężni kapitaliści, potężni przedsiębiorcy, którzy mają ciężkie pieniądze, no to tam kapitalizmu, można powiedzieć, w Facebooku nie ma, no bo tam nie ma konkurencji, została wycięta w pień, zamieniło to się wszystko w jedną wielką cenzurę. No ale wszystkie środki przekazu walczyły z Trumpem, walczyły z 80 milionami obywateli amerykańskich. John Durham no oskarżył Igora Danchenko, który pracował w organizacji Brookings Institute w Waszyngtonie. No i to było główne źródło, tych materiałów, tych bajek dla Christophera Steela, który w zasadzie podpuszczał to wszystko. No i tłumaczył, że Trump zmawia się z Putinem i z ruskimi.
wysyłali również informacje do FBI, no i FBI też łykało. No, w zasadzie z własnym samozadowoleniem łykało. FBI przesłuchiwało Danchenko w 2017 roku, jako takie ogólnie było przesłuchanie całych w sprawie tych akt. No i teraz oskarżenie stwierdza, że Danchenko kłamał. Kłamał nieustannie, kłamał parę razy, no i nie pozwolił FBI na zrozumienie całej sytuacji, na wyjaśnienie całej sytuacji, no ale oni nie chcieli. Oni nie chcieli po prostu wyjaśnić FBI, nie było w interesie FBI, żeby pokazać, że załatwienie Trumpa to leży w interesie lewaków. No FBI, no to zamieniło się tak samo jak i wojsko. FBI się zamieniło po prostu w narzędzie partii demokratów. Oni tam mają słodką posadkę, to jest budżetówka. Tyle plam, ile zrobiło FBI, to jest po prostu nieprawdopodobne. No to tam jakaś powinna nastąpić czystka. No i myślę, że prędzej czy później nastąpi czystka. 2022 wybory w kongresie, 2024 wybory prezydenta. Będą jakieś zmiany, bo to co od 2015-16 ta walka z republikanami, ta walka z konserwatystami takimi metodami, to nie są metody demokratyczne, to jest oszukaństwo, kłamstwo, zmiana, fałszerstwo, fabrykowanie i tak dalej. No i tutaj właśnie Danchenko, on niby kłamał, pomijał najważniejszą sprawę, że on współpracował z przedstawicielem partii demokratów. On był wykonawcą, no i w zasadzie pomagał Hillary Clinton, przygotowywał ją do wygrania wyborów. Tak, także ten człowiek, to się nazywa Charles Dolan. No i w 2016 on przyszykowywał całą kampanię wyborczą Clintonowej. No i to w zasadzie widać to oskarżenie również pokazuje, że Dolan to był za tymi lubieżnymi i perfidnymi, wrednymi oskarżeniami. Najgorsze to było to, co wszyscy się ci lewacy ślinili do tego, to było te złote siki tych prostytutek w Moskwie. No, to każdy normalny w tym czasie rozumiał. Każdy w tym czasie rozumiał, że Trump jest za mądry, żeby takie rzeczy sobie pozwolić, żeby być nagrywany. Dlaczego? No dlatego, że od lat 50., 60., 70. to Amerykanie wiedzą, jak komuniści w Rosji działali. Tam za każdym razem, kiedy jakaś grupa polityczna pojechała amerykańska, to zawsze Ruscy wyłapywali, a to homoseksualistów, którzy poszukiwali jakichś rewelacji czy podniecenia na ulicach Moskwy, czy heteroseksualnych, którzy szukali jakichś rozrywek. To wszystko było nagrywane, no i później było szantażowane. Także Amerykanie wiedzą, co może ich spotkać. Największy taka wpadka to była, jak Amerykanie pozwolili budować ambasadę amerykańską w Moskwie. No i kontraktorzy zrobili coś takiego, że w ścianach budowali komory akustyczne, które w zasadzie nie miały żadnej elektroniki, którą można byłoby wykryć urządzeniami, ale one tworzyły, można powiedzieć, taką membranę akustyczną i Ruscy byli w stanie podsłuchiwać coś, co się działo w ambasadzie. No zostało to odkryte dosyć szybko. I później Amerykanie sami zaczęli budować, nie pozwolili Ruskim budować. No ale to pokazuje, że pokazuje. No jak ktoś wie o takich rzeczach, no to ten złoty prysznic Trumpa, to od pierwszej sekundy, kiedy kretyńskie CNN, NNBC, inne MSNBC czy ABC, wszystkie te kretyńskie lewackie
stacje telewizyjne się tym emocjonowały, to każdy normalny wiedział, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. Dolan nie będzie komentował na razie, tak powiedział. Danchenko też powiedział, że nie będzie komentował. Dlaczego Danchenko i Dolan to wszystko robili? No bo w zasadzie to przyszykowali taką kartę dla FBI. To była cała maskarada. To była maskarada tego wszystkiego, że to miało wyglądać na wywiad jakiś. No i to zadziałało. To zadziałało. Clintonowa przegrała wybory w 2016. No ale akta moskiewskie, akta Stiliego przez następne 4 lata to po prostu prasa, telewizja wałkowała i tłukła, i tłukła, i tłukła. To była obsesja. To obsesja można powiedzieć, konspiracji Trumpa, żeby wygrać wybory używając ruskich. To było jedno wielkie sfabrykowanie. No, wychodzi to na jaw. Lewactwo nie chce tego słuchać. Lewactwo nie chce tego czytać, nie chce... No, ale im prawda nie przeszkadza. Oni po prostu nie zwracają uwagi na prawdę. Prawda jest... cel uświęca środki. No i to celem było osiągnięcie tego, żeby Biden doszedł do władzy w 2020 roku, żeby był wybrany w 2000, no i to się stało, no ale jaka z tego wszystkiego lekcja jest, no jest taka lekcja, że kraj się uczy, prędzej czy później się uczy, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa, to wszystko zawsze można czekać na wyniki. John Durham no, pokazuje, że FBI no, to zostało zrobione w bambuko, no ale to też jest troszeczkę dla każdego normalnego człowieka to jest zrozumiałe, że ofiarą nie jest FBI. FBI po prostu samo brało czynny udział. Były dyrektor FBI James Comey, no to oni już wiedzieli. Oni już te komunistyczne świnie niby prawicowe, ale to oni już wiedzieli w latem 2016, że kampania Clintonowej no to miała te brudne paluchy w tym oskarżeniu, w całej tej sytuacji. Oni byli zanurzeni po uszy. Jak się przeczyta to oskarżenie na Danchenko, no to pokazuje, że FBI wiedziało o tym, że Danchenko kłamał już w 2017 roku w czasie przesłuchania, no ale nic nie zrobili, żeby wyjąć gwizdek, zacząć gwizdać i alarmować wszystkich, że w 2017 roku, żeby alarmować wszystkich, że to jest jedno wielkie oszukaństwo, że to demokraci sfabrykowali, żeby ludzie wiedzieli. I od 2017 z winy FBI przez następne 3 lata wszystkie te lewackie środki przekazu pieprzyły te głupoty o tej zmowie rosyjsko-amerykańskiej czy rosyjsko-trumpowej. Również całe te śledztwo Johna Durhama pokazuje, że specjalny poprzedni prokurator Robert Mueller też dziadowską robotę zrobił. Wygląda na to, że to też była piąta kolumna. Też nie chciał znaleźć wyjaśnienia. Oni wiedzieli o tym, że to wszystko było oszukane. Mueller był wodzony za rączkę przez partyzanta z partii demokratów Andrew Weissman, który nigdy nie powiedział publiczności, obywatelom o tym, że Clintonowa była w tym
wszystkim zamieszana. No ale najgorsza to jest prasa. Najgorsza to jest jednak prasa, środki masowego przekazu. No i oni złapali to i z tą pogardą traktowali Trumpa, z pogardą traktowali wszystkich republikanów, wszystkich konserwatystów. Przez 4 lata sieli tą nienawiść, sieli to oszukaństwo. No i 2020 właśnie wyszło, jak wyszło. No trochę pandemia 2019 to wspomogła, ale 4 lata nieustannego pompowania antykonserwatywnego, antytrumpowego dała znać. No i w sumie Washington cała prasa, środki przekazu połknęli to wszystko i założyli sobie partyjne takie klapki na oczy, jak jakieś konie. Dawali nagrody prasowe na temat właśnie całej tej afery akta moskiewskie, akta z tego Christophera Steele. No i teraz czy biją się w piersi? No nie biją się w piersi. Jednym z takich szmatławców no to jest Washington Post, który troszeczkę tam stwierdził, że troszeczkę ma jakieś takie samorefleksje, samoodbicie, popatrzyli w lustro, ale też zaczęli pisać ogródkami, że nie ma takiej pewności, że nie było pewności. No oni mogli to sprawdzić. Oni to wszystko mogli sprawdzić, oni mogli to udowodnić. To dużo ludzi, szczególnie, że ludzie podchodzili do tego z dużym podejrzeniem. No najważniejsza sprawa to jest to, że były główny prokurator Bill Barr, który też był niszczony przez prasę, on dał specjalne uprawnienia Johnowi Durhamowi i dlatego jego sprawa, śledztwo nie zostało zamknięte przez Bidena, bo jeżeli oni by mogli zrobić to po zmianie administracji, no to jak zwykle komuniści zacierają ślady, no ale w tym wypadku nie za bardzo mogli zacierać ślady. No i to się odbyło w ten sposób, że teraz są te oskarżenia, no i prawda wychodzi na wierzch. To wszystko będzie pokazane, to wszystko będzie wiadome, no ale tak jak mówię, lewacy nie chcą słuchać, oni nie potrafią słuchać. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego, ale codziennego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, bądźcie uczciwi, tak? Bądźcie uczciwi, popatrzcie się, co John Durham pokazuje. Wszyscy normalni wiedzieli od 5 lat, że to jest kłamstwo szyte grubymi nićmi. Lewacy się trzęśli. Jak ja rozmawiałem z niektórymi, no to oni po prostu aż piany dostawali i pieprzyli te głupoty. Ja to się stukałem w głowę i mówiłem, jak to jest możliwe, żeby oni wierzyli w takie banialuki, w takie głupoty, w takie dyrdy mały. No i wierzyli. Jest nadzieja, że troszeczkę się nauczą. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, co głosowali na Bidena. No widzicie, co to się stało. Jest w zasadzie jedno wielkie oszukaństwo. Nie jest to najlepsze dla demokracji. To nie powinno się dziać, to nie powinno być. To jest bardzo niedobre. Także w 2022 głosujcie odpowiednio, głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.